I ponownie jesteśmy na stadionie Legii. Czekamy na piłkarzy Legii Molde, bo oni za chwilę stoczą walkę w drugiej połowie meczu o awans do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Na razie przygotowani do powrotu są sędziowie, ale tam Państwo w tle widzieli zdjęcia na ścianach w tym pomieszczeniu, gdzie szykują się, jeżeli może jeszcze wrócimy tam na chwilę do tego pomieszczenia. Tak, to jest przygotowana teraz, świeżutko otwarta ściana mistrzów. Dzięki ludzi zaangażowanych w klubie stworzono ścianę mistrzów. To jest 150 portretów piłkarzy i 11 portretów trenerów, którzy z Legią zdobywali mistrzostwo Polski. No to jest coraz bardziej te nasze kluby dbają o to, żeby te stadiony to były, to nie tylko były miejscem, gdzie rozrywane są mecze, ale także, żeby tam utrwalać tradycje, historię dla tych wszystkich, którzy rosną, stają się dopiero kibicami danego klubu. Oczywiście. Młodzi ludzie często nie pamiętają o tym. Warto im przypominać o tradycji, o tym, że jednak ten zespół był bardzo znany, dobry, przede wszystkim zdobywał mistrzostwa i to dotyczy też innych polskich zespołów, coraz więcej tego typu inicjatyw i bardzo dobrze. Tak, tutaj spieszono się, aby zdążyć przed tym meczem z Molde, aby te 160 twarzy z tych ścian wspierało aktualną drużynę Legii w batalii o Champions League. Druga połowa meczu. Molde rozpocznie od środka. Trenerzy obu zespołów nie decydowali się na zmianę w przerwie. A od środka zaczną Mostrem i Berget. Szybko zatem przypominamy składy. Molde w bramce, Nyland z czwórką, Hovland 5, Toivio 6, Hesztad 9, Mostrem 11, Berget 14, Lines 23, Rindaroy 25, Foren 27, Cimaczukwuj 29, Ekpo, Legia w bramce, Kucjak 2, Dossa Junior 3, Jodłowiec 7, Oyama 13, Dwaliszwili 14, Wawrzyniak 19, Pereszyński 21, Brdoliak 25, Rzeźniczak 32, Radowicz 33, Żyro. Aleksandru Tudor z Rumunii prowadzi to spotkanie, ale chyba nie z tych Tudorów. Piłka dla Legii. Nie miał dużo pracy w pierwszej połowie sędzia tego spotkania. Gra toczona raczej według zasad fair play i bardzo mało fauli było. Bardzo mało fauli, ale to chyba też pokazuje, jaki ten mecz w ogóle dzisiaj jest, ponieważ ta temperatura bardzo wysoka nie pozwala na to, żeby jedna nawet z drużyn grała wysokim pressingiem, bo to jest samobójstwo i tutaj w drugiej połowie mogłoby to się odbić na grze całego zespołu, dlatego trzeba te siły dobrze rozkładać. Rzeźniczak chyba zagrania prosto, nie wiem, przez całą szerokość boiska do Żyry. Spokojnie tutaj przy graczu Legii Jona Toivio. Ma zmiana, ale też nie ma potrzeby przede wszystkim w zespole Legii. Tutaj jest monolit, ta drużyna dobrze funkcjonuje, na bardzo mało pozwala, co ważne, Molde. No, wracam do tych stałych fragmentów gry, bo jednak Molde nie potrafiło zdobyć tutaj ani rzutu rożnego, ani jakiegoś rzutu wolnego z takiej niebezpiecznej odległości. Ale Gunnar Solskjær przed chwilą na Państwa ekranach, tak po norwesku jego nazwisko oznacza zakochany w słońcu. A myślę sobie, że to jest taki człowiek, któremu słońce za tę miłość pięknie się zrewanżowało. I tu nie chodzi mi o paleniznę. On po prostu jest taki pogodny i życzliwy. Zawsze uśmiechnięty. Rycerz pierwszej klasy, mianowany przez króla Norwegii. Nie za osiągnięcia piłkarskie, tylko za to, jaki przykład daje norweskiej młodzieży. No niezwykle pozytywna to postać w światowej piłce. Ale już jako trener od 2010 roku w Molde i dwa razy mistrz tego kraju z tym zespołem, to też świadczy o jego umiejętnościach trenerskich. Miał już ponoć jakieś oferty z Ligi Angielskiej, ale prezydent Molde powiedział, nie, na razie jeszcze nie. Tutaj będziesz miał podwyżkę, zostaniesz jeszcze u nas, może w przyszłości tak. Jest jeszcze młodym człowiekiem i wiemy, jak trenerzy długo mogą piastować to stanowisko. No, prezes klubu Molde, Øystein Nerland jest tutaj w loży honorowej, przyjechał razem z zespołem, też były gracz tego klubu sprzed 20 lat. Ciekawi jesteśmy teraz, Andrzej, bo to tak Molde musi zaryzykować.
to już nie ma niczego do stracenia norweski zespół. Na razie te pierwsze minuty grają podopieczni Solskjaera bardzo spokojnie, czyli Maczukwy, przy nim Bereszyński, jest asekurowany przez Jodłowca, bardzo dobra interwencja prawego obrońcy Legii. Tak naprawdę w pierwszej połowie to nie doszukałem się jakiegoś większego fragmentu, że Molde, że oni chcą zaryzykować. Ale Gunnar Solskjaer wymaga od piłkarzy, że okej, to jest ten moment, teraz możemy zaatakować i stworzyć sobie sytuację, bo jednak bardzo trudno dochodzą do okazji i Legia tutaj jest dobrze zorganizowana, na niewiele pozwala. Bardzo dokładny przerzut Wyrdoliaka do Bereszyńskiego. Bereszyński troszkę dziwnie się do tego driblingu zabierał. Jama! Odbiła się piłka od nóg Hovlanda. Berget nie dojdzie do tego podania, do Sarzenior. Widział, że tam nikt z Norwegów nie wybiega, że może spokojnie odegrać do Kucjaka. No to mówiliśmy też w pierwszej połowie, że Berget nie jest tak szybkim zawodnikiem jak Cima Czupu, który jest gdzieś schowany w drugiej linii. Często widzieliśmy go nawet pod własnym polem karnym i takie podania gdzieś od własnych obrońców przy stracie Legii mają małe szanse powodzenia. Berget nie jest w stanie się ani przy tej piłce utrzymać, ani wygrać pojedynek biegowy. Junior, Rzeźniczak. Rzeźniczki o Jama. Dobrze zapowiada się ta akcja Legii. Płaskie zagranie, pole karne, Dwaliszwili. Jest Żyro, Żyro ma piłkę na lewej nodze. Żyro! Troszkę to było za bardzo sygnalizowane. Nie dał się na to w ogóle nabrać Toivio. Jeden moment taki, jeżeli Żyro gdzieś między nogami Toivio tą piłkę by posłał do siatki. Chyba taki miał też zamiar, dlatego ją posuwał gdzieś jeszcze trochę do boku. Dobrze przy piłce utrzymał się Dwaliszwili. Tą piłkę zgrywał do Michała Żyro. I znów przerzut na prawą stronę. Nie najlepiej opanował ją Bereszyński. A w tej poprzedniej akcji zwróciło uwagę, że po raz kolejny do skrzydła dość szeroko zszedł Tomasz Jodłowiec. Już widzieliśmy go w pierwszej połowie w takich sytuacjach na lewej stronie, teraz grał przy prawej bocznej linii. Też kilka razy miał możliwość, żeby uderzyć w dalszej odległości. Tam się zrobiła luka 25 metrów od bramki Nylanda i te jego dobre wejścia skutkowały tym, że mógł uderzyć na bramkę przeciwnika. Starają się Legioniści zagrać piłkę z bocznych sektorów boiska. Oni strzelali w ten sposób bramki spod Beskidzie, ale trenowali to też w poniedziałek, kiedy już zaczęli przygotowania, to ostatnie przygotowania do meczu z Molde. Długa, prostopadła piłka. O, Jama jest szybki, ale nie aż tak szybki, aby tutaj uprzedzić Nylanda. Pomysł dobry, tym bardziej, że jeszcze Dwaliszwili tutaj próbował dojść do tej piłki, ale no to jest ryzyko. Widać dzisiaj, że tutaj te dalekie podania jednak nie są tak dokładne. Brakuje to metr, półtorej czasami, ale też wiem, jaka jest temperatura dzisiaj w Warszawie, zresztą prawie w całej Polsce, więc w takich warunkach też trudno. No, taki sprint 30-40-metrowy. Pięciu graczy Legii na połowie rywala. To nie jest jakiś bardzo ścisły, aktywny pressing, ale to już uniemożliwiają na rozegranie na własnej połowie Norwegom. Już zmuszeni byli zagrania długiej piłki do Mesztrema. Mesztrem piłkę traci. Baliszwili na spalonym. Chyba jednak był. Trochę przypadkowe, bo to nie było zagranie Jodłowca do Dwaliszwilego. Tutaj raczej szukał Radowicza. To jest ten moment podania. Tutaj jest tak. Ale po raz kolejny jednak Dwaliszwili powinien częściej kontrolować linię spalonego. Szybciej wracać. Ta piłka, prosto pod nogi Hesztada. Hesztad odegrał do prawej strony, są Lines i Toivio. Toivio, Cima Czukwu! Ależ to była groźna sytuacja w 53 minucie. Molde miało szansę na zdobycie bramki. Uff, tam jakaś dodatkowa kropla potu spłynęła po skroni Jana Urbana. To jest za daleko Żyro tego dośrodkowania i szybki Czukwu tutaj niewiele się pomylił. To pierwsze ostrzeżenie tak naprawdę w dzisiejszym spotkaniu ze strony Norwegów. Mówiłem o tym, jak niebezpiecznie oni grali w Bazylei przed rokiem. Mówiłem o tym, że prowadzili tam 1-0, że później stracili gola, ale mieli karnego na awans w 91.
minucie. To jest zespół, na który trzeba szalenie uważać, a najlepiej to tak odetchnąć już, jak naprawdę wszyscy zejdą do szatni. Kiedyś mówiło się o zespołach, które tak do końca grają, że najlepiej, jak już autobusem odjadą ze stadionu, wtedy można ale być pewnym, tak, że już ich nie ma. To jest walka o Ligę Mistrzów. To jest niebyle co. Wawrzyniak. Że ta piłka będzie dokładnie zagrana, to lepiej ją jeszcze pograć, przytrzymać, a to jest jednak strata. Tam Kosy Juniora nikt nie atakował, mógł jeszcze też przegrać po raz kolejny do Rzeźniczaka i spokojnie utrzymywać się przy piłce. Odnotujmy zatem, Celtic zremisował bezbramkowo w Szwecji z Elfsborgiem i awansował. Patrzmy, Jodłowiec, dobry przechwyt Legii. Jodłowiec jest w polu karnym. Jodłowiec, Radowicz! Radowicz jeszcze tutaj nawinął jednego z rywali. Chyba trzeba było uderzać w to pierwsze tempo. Nie miał tam może takiego zamachu do tego strzału, ale to by było jednak groźniejsze. Cimaczukwu, ale trochę ma więcej swobody. Cimaczukwu, dopiero teraz wrócił Bereszyński. Cimaczukwu jest piłką w polu karnym. Za wysoko dla Mosztema. Tylko czterech zawodników Molde poszło za tą akcją, reszta została. Teraz trzeba też tutaj wykazać się rozsądkiem, bo mało zawodników jest z przodu Legii i dlatego łatwa strata. Musi się zrobić otwarty mecz. Żarty się skończyły, to już zostało niewiele ponad pół godziny i gracze Molde będą z każdą minutą zmuszeni do podjęcia większego ryzyka. To będzie też szansa dla Legii, ale to będzie też olbrzymia próba dla obrony Legii, dla całej gry obronnej, dla koncentracji zespołu pod własną bramą. Jodłowiec, Oyama. No i tam potraktowany dość ostro przez Cimaczukwu Bereszyński. Pomału się zbiera z boiska, atakują jego koledzy. Radowicz, Żyro! Odbita piłka! Będzie rzut rożny, ale wcześniej żółta kartka dla Brdoliaka. Żyły dwa wydarzenia. Pierwsze to z Bereszyńskim i Cimaczukwu w okolicy środka boiska, a Brdoliakowi tutaj zapamiętał sobie jakieś inne zagranie sędzia Tudor. Tak, a zawodnicy Legii przed chwilą zwracali uwagę Korbińskiemu. Może to właśnie za tę uwagę. Jednak wcześniej też Bereszyński był faulowany bez piłki. Żyro. 57. minuta spotkania, Dossa Junior, Jodłowiec, Nyland! Aż była szansa dla Legii, nie podnosi się z boiska Dossa Junior. Wcześniej był gwizdek arbitra. Jakieś bolesne stłuczenie, a my jeszcze raz zobaczymy sobie tę sytuację pod lupą. Ucierpiał Dossa Junior, ale nie wiem, czy tutaj sędzia nie uznał, że to właśnie stoper Legii faulował ryba. Tak, raczej chyba już wcześniej, już chwilę po tym właśnie zdarzeniu użył gwizdka. No, dobre wyśrodkowanie Żyry, tutaj niewiele brakowało. Zresztą jak w pierwszej połowie, tylko jeżeli ma się tyle stałych fragmentów gry, to czasami trzeba to wykorzystać. Jeżeli nie jest z gry, to właśnie tutaj po rzucie rożne. Szybko porządkujemy, wykorzystując tę przerwę w grze. To jest jeszcze szansa poprzednia Legii. Tu. O! Zdecydował się na przyjęcie i na dribbling Radowicz. Ale później ten strzał nieudany. Porządkujemy sytuację. Najefektowniej do tej czwartej rundy kwalifikuje się Wiktoria Pilsno. 4-0 w pierwszym meczu na wyjeździe w Estonii. W rewanżu zaczęła od 0-1, ale w tej chwili w końcówce spotkania prowadzi 6-2. To oznacza, że w razie awansu Legia trafi na Stiałę Bukareszt, Dynamo Zagrzeb, Bazylę, Celtic, Glasgow, bądź Wiktorię, Pilsno. Ale ten awans na razie trzeba przyklepać. Dossa Junior już za chwilę powinien być z powrotem wpuszczony na boisko.
Egbo. Dobry przerzut do Chimy Chukwu. Chima Chukwu, a przy nim Bereszyński. Issa Junior już jest w polu karnym. Mówiło się o tym, że w pierwszej połowie nie mieliśmy stałych fragmentów gry w wykonaniu ekipy Molde. No to uwaga, teraz obrona Legii musi się mieć na baczności. Spojrzał Rzeźniczak, gdzie tam jest Chima Chukwu. Czterech wysokich graczy. Molde jest w okolicy 16 metra. Hobland, Toivio, oni tam biegają na pierwszy słupek, za nimi Forem, a jeszcze dalej Hesztad. Ale tutaj sobie spokojnie Legia z tym poradziła. Złe było to dośrodkowanie na właściwie linię 16 metrów od bramki Kucjaka. No tutaj rzeczywiście trzeba było zawodnika, który znakomicie gra w powietrzu, żeby z takiego dośrodkowania zdobył gola. Pierwszą zmianę będziemy mieli w Legii. Już przygotowuje się do wejścia na boisko Jakub Kosecki. Zastąpi Michała Żyrę. Kosecki pytany przed tym meczem, co będzie, jeśli trener posadzi go od pierwszej minuty na ławce. Powiedział, wtedy wejdę na boisko, strzelę dwie bramki i powiem trenerowi, że się mylił. A pewnie nikt tutaj na stadionie nie miałby nic przeciwko takiemu scenariuszowi. Ale to jest bardzo dobre podejście. Sportowa złość, nie obrażanie się, ale w tej chwili Legia ma wielką konkurencję w kadrze zespołu. To pokazują też wyniki. Każdy chce grać w zespole, który wygrywa i dopasuje się oczywiście do decyzji trenera. Strata, fatalna strata Legionistów. Trójką wprawdzie wyprowadzają tylko ten atak Norwegowie i to dość spokojnie. Mösztrem musiał poczekać tutaj na Toivio. Przesuwają się inni gracze Molde. Tam pokazuje chyba Rinda Rojowi po drugiej stronie boiska Ole Gunnar Solskjaer, aby też włączał się do akcji, aby grał wyżej. Ale ta wskazówka przez całą szerokość boiska chyba do lewego obrońcy Molde nie trafi. Tak jakby, no nie, tą linię środkową boiska nie chciał przekroczyć. Za każdym razem gdzieś tylko z tyłu jest i zagrywa najczęściej do środkowego obrońcy. Pół godziny do końca. Toivio z Żyrą. Teraz będziemy mieli zmianę. Kuba Kosecki. Miejsce Michała Żyry na te końcowe 30 minut. Zagramy tak, jakby to miał być nasz najważniejszy mecz w sezonie, powiedział Kosecki przed tym spotkaniem. Zobaczymy, jak on się na to boisko wprowadzi. Może on będzie sobie lepiej radził z tym Joną Toivio. Tak, tym bardziej, że jednak już za chwilę muszą zaryzykować i to odważnie piłkarze Molde. Zrobi się trochę miejsca. Zresztą w ostatnich już minutach też było to widać, że jest trochę więcej tutaj pola do rozegrania i do rozpędzenia się. Sprytnie teraz Jodłowiec, to jest szansa dla Legii. Radowicz, już chyba trzecia para obuwia, w jakich dzisiaj gra Radowicz. Bo też zmienił buty w przerwie. Centra za głęboka, spokojnie przechwycona przez Nylanda. Ja myślę, że to nie było wcale złe dośrodkowanie, tylko Dwaliszwili to powinien się wykazać większą czujnością. Gdzieś na ten pierwszy słupek, na ten bliższy atakować. Jama też dużo więcej nie mógł zrobić z tego, bo górą tutaj doskonale gra i Hovland, i Foren. To dośrodkowanie musiało być idealne na głowę Dwaliszwilego, tak jak to zrobił Brzyski w pierwszym meczu. Czuć nerwy po obu stronach. Obie drużyny wiedzą, że to jest taki jednobramkowy mecz, że tutaj ten jeden gol może decydować, może postawić przeciwnika już w szalenie trudnej sytuacji. I przy piłce Mösztrem prostopadłe zagranie. Lines w polu karnym. Lines ma piłkę na lewej nodze. Kucjak wypluł tę piłkę, ale od razu ją wybił do Sarzunior. To są te momenty, kiedy Legia jest pod presją przy własnym polu karnym. Tutaj muszą być lepiej, jeśli chodzi o asekurację, ustawieni piłkarze Legii. W tej środkowej części boiska za dużo miejsca zostawili. Ale zmienili teraz ustawienie Norwegowie na tej swojej prawej stronie z Mosztrem. A co ciekawe, Even Hovland już na stałe tak poszedł do przodu. Tak, Toivio zajął miejsce u boku Forema na środku obrony. Na prawej stronie obrony jest Lines, przed nim Mosztrem, a Hovland już na stałe tam jest między Chimą Chukwu a Bergetem. To jest to właśnie ryzyko Ole Gunnara
Samson Skiera, o którym mówiliśmy, czekaliśmy na to. No, teraz już nie mają nic do stracenia. Tak, dalekie podanie, on dobrze gra w powietrzu. No właśnie, tam przyblokował Rzeźniczaka, sprawił, że ta piłka doszła do Cimczuku. Szczęśliwie dla Legii nie ma rzutu rożnego, jest tylko wyrzut z autu spod narożnej chorągiewki. Biegnie tam Lindaroy. Myśleliśmy, że to do Lindaroya, to do Hovlanda była uwaga od Solskiera, że koniec żartów. Teraz już gramy o wszystko. Patrzyliśmy na ławkę rezerwowych. Aliu Koli, Senegalczyk, który jest ewentualnie jakimś wyborem dla Solskiera, jeśli chodzi o grę z przodu, ale on próbuje innego manewru. Hovland, zgranie do Linesa. Posłana piłka w pole karne, wybita przez Rzeźniczaka. Cały czas jednak Moller, Lindaroy, przytomnie do Hesztada. Hesztad prostopadła do piłka do Bergeta, ale ten już miał za mało miejsca, żeby Kucjaka minąć. Ale te ostatnie minuty już pokazują, jak Moller przyspiesza. To jest problem. Tutaj został Dosa Junior. Jego dwa kroki w przód i Berget byłby na pozycji spalonej. Tutaj jeszcze liczył na to, że Dusan Kusiak rzuci mu się pod nogi, że jeszcze będzie miał szansę, żeby walczyć rzut karny. Więc takiego słowa nie zamierzał zrobić. Kilka ostatnich minut należy do Molde i teraz Legia musi bardzo, bardzo uważać, nie dopuszczać już takich sytuacji pod własnym polem karnym, oddalać tę grę od własnego pola karnego. Teraz ma na to szansę Radović. Radović, pokazuje mu się Kosecki. Kosecki grepcze tam w pole karne dwa Liszwili. Kosecki doszedł do tej piłki. Oyama. Zakręcił Hesztadem. Jeszcze się utrzymał przy piłce. Jeszcze raz Kosecki na 16. Niepilnowany Jodłowiec i obok bramki. Ależ akcja za długo trwała. Wcześniej Oyama miał trzy możliwości, żeby odegrać piłkę do Radovića, który ma cały czas pretensje. Miał ręce podniesione do góry. Niezłe przyjęcie Jodłowca. Mógł sobie jeszcze tutaj przełożyć z powrotem na prawą nogę. Może z prawej uderzyłby celnie. Dojwiel, Nosztren. Lines i ponownie Toivio. Pokazuje się Berget. Dosa Junior raz i drugi. Nie było faulu. To jest piłka dla Molde. No i wymienia skrzydła Jan Urban. Po kontuzji wraca Michał Kucharczyk. I wejdzie za Henryka Oyamę. To za chwilę, na razie w ataku Molde. Wypychany tutaj Lines przez Koseckiego, atakowany przez Waliszwilego Toivio. I również środkowy napastnik musi pomagać swojej drużynie w defensywie. Ale za daleko jest Legia, za blisko własnego pola karnego. Tutaj oddała zupełnie pole. Lines dobrze się pokazał tej prostopadłej piłki. Lines Dosa Junior gdzieś tę piłkę ściągnął, a już tam za jego plecami czyhał Hovland. Coraz bliżej i coraz częściej są pola karnego piłkarze Molde. Kiepsko to wygląda. Te ostatnie minuty zdecydowanie dla podopiecznych Solskiera. Cimaczuk, bo teraz piłkę na moment tylko stracił. Hesztad do środka. Mosztrem, Ekpo. Jeszcze raz Ekpo. Pogubili się tutaj gracze Molde. Czy potrafi to wykorzystać Legia? Przywilej korzyści zastosował teraz pan Aleksandru Tudor. Dwa Liszwili, za jego plecami Kosecki. Ale tak jakby nie wiedzieli, co się dzieje. Kompletnie nie rozumiem, czemu ta akcja została tak przez Legię wstrzymana. Znaczy, że było bardzo dużo miejsca z tej lewej strony tutaj dla Koseckiego. Mógł się rozpędzić i na pewno dostałby dobrą. A teraz Berget, Dosa Junior, czysta, dobra interwencja, to jest opera Legii. Mogło być szalenie niebezpieczne, to mogło być wyjście 2-1 ekipy Molde. Szykuje się 20 kilka nerwowych minut dla kibiców na stadionie Legii.
Wiodłowiec do prawej strony. Kucharczyk czeka na zmianę. Dobre zejście do środka, Berszyński. Nie ma bramki, ale wejście takie. Jakiego wszyscy po tym prawym obrońcy Legii, ustawionym na tej pozycji przez Jana Urbana, wszyscy by oczekiwali. Bardzo dobra decyzja, bo jeżeli już jest się rozpędzony z piłką, blisko pola karnego, to nie ma możliwości, żeby zagrać gdzieś, bo to było wielu zawodników w Molde. Trzeba się zdecydować na uderzenie. Szkoda tylko, że niecelne. Kucharczyk za Ojamę, troszeczkę więcej spodziewałem się po Stańczuku, a my oglądamy kluczową tutaj interwencję los juniora sprzed 50 sekund. Kucharczyk bardzo dobrze wszedł ten sezon, ale pamiętając Państwo, że w ostatnich minutach meczu z Widzewem doznał kontuzji mięśnia uda. Wydawało się, że to potrwa troszeczkę dłużej, to zaleczanie tego urazu mięśnia, ale ci wszyscy rekonwalescenci w ekipie, prawie wszyscy, w ekipie Jana Urbana wrócili wcześniej. Michał Karczyk dziś pojawia się na boisku na ostatnich 20 kilka minut. Najlepszą receptą na szybki powrót do zdrowia jest duża konkurencja w zespole. To też dopinguje piłkarzy do tego, żeby jednak więcej pracować, jeśli chodzi o rehabilitację. Tutaj nie podejrzewam akurat, żeby właśnie ktoś tam miał lekkiego, natomiast to jednak ta praca wykonana na siłowni u rehabilitantów jest bardzo ważna. Tam mamy potwierdzenie tego, że Ekpo, ale popatrzmy, czy ma Czukwo, zatrzymany przez rzeźniczaka Berget. I rzut wolny. Decyduje się na gwizdnięcie faulu Aleksandru Tudor. I znów będzie groźnie pod bramką Kucjaka. Dokończę tylko Ekpo. Żółta kartka za tę sytuację w środku boiska, kiedy sędzia zastosował przywilej korzyści. Faulował ewidentnie Radowicza. Ekpo, wicemistrz olimpijski z Pekinu. Panie Andrzeju, taki podobnego koloru medalik w szufladce trzyma, co pan? Blisko był. Ale królem strzelców? Nie, no gdzie? Nie. Jeszcze raz patrzymy na to wejście Berszyńskiego. A to jest faul Ekpo. I to naprawdę pomarańczową kartkę. Może być zadowolony, że tylko żółta kartka. Ale te ostatnie minuty pokazały, że Molde może być groźniej. Są bardziej zdecydowani i zdeterminowani pod bramką Kucjaka. No i patrzymy teraz. Jona Toivio, reprezentant Finlandii. 71 minuta. Blisko narożnika pola karnego. Ustawiona piłka w środku bramki Kucjak. Czy to będzie strzał? Czy to będzie takie mocne wstrzelenie piłki? Kucjak przypilnował tego bliższego rogu i wypiąstkował piłkę. Dobre zachowanie, dobre ustawienie bramkarza. Uwaga, jest szansa na kontrę. Źle odegrał Kosecki. Nadbiega od dwóch partnerów. Tutaj dzięki uprzejmości Molde Legia ma jeszcze szansę na wykorzystanie okazji do ataku. Kucharczyk, Dwaliszwili, Nyland. Ale przeczuwał. Miał nosa Gruzi. Tak, przeczuwał. Tak jak w pierwszej połowie dobrze się ustawił przy tej próbie przelobowania go. Teraz tutaj też przeczuł, co się może wydarzyć. Ostrem za bardzo zawiesił tę piłkę. Ona w pewnym momencie straciła i spadała gdzieś tam na obrońców Legii. Nie dotarła ani do Bergeta, ani do Cimiczukwo. Ale też i łatwa strata gospodarz. Ostrem. Solskjaer już gra, Babank dwóch zmian dokona za chwilę, rusza teraz Mosztrem, zatrzymany przez DOS Juniora, i to jest kolejna kartka, po którą sięga Aleksandru Tudor. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, spóźniony DOS Junior. Też często mu wytykano, że on w takich sytuacjach jeszcze ma problem jakby z wyczuciem sytuacji, wyczuciem tempa akcji, z oceną właściwą, żeby nie być spóźnionym. A my jeszcze raz oglądaliśmy interwencję Kucjaka. Bardzo ważny moment. Dobre ustawienie Kucjaka przy tym rzucie rogu. Tak, po pole karne. Trzymał się przy piłce Kosecki, a z pomocą teraz rywala ta piłka dotarła do Dwaliszwilego. Dwaliszwili na prawej nodze, robi zwód na lewą, zablokowany przez Rinda Roya. Zdecydował się na akcję indywidualną, chociaż trzech legionistów było już w polu karnym. A i to trzeba, niewiele, bardzo dobre ustawienie Jodłowca. To było kluczowe, to jego przechwycenie piłki. Uwaga, teraz cross do Kucharczyka, nie był jednak na spalonym.
za dużo miejsca tutaj po stratach dają legioniści. Coli, Aliu Coli i Zlatko Tripić. Ich prowadza na boisko Ole Gunnar Solskjaer. Aliu Coli, napastnik z Senegalu. Zlatko Tripić, Norweg, ale to obywatel Norwegii, ale Bośniak urodzony w Rijece. Nie, już pokazuje Solskjaer, teraz te zmiany robimy. Opuszczają boisko Hoglanda, więc ten przesunięty do napadu stoper w ostatnich paru minutach i w jego miejsce Aliu Coli. A druga zmiana, Zlatko Tripić za Szweda Matiasa Mesztrema. To jest taka naturalna zmiana na tej prawej stronie w ekipie Molde. Jest, rywalizuje o miejsce na tej pozycji z Mosztremem. Już wyrzut Linesa do Tripicia. Obracając się tam starał zagrać w pole karne. Przechwycił piłkę Wrdoljak, ale zeszła mu z nogi. Nie trafiła do dwa Liszwilek. Za szybko się pozbywają piłkę gospodarze. Tutaj napędza te ataki Molde i tutaj trzeba będzie się wykazać dużą dyscypliną taktyczną i nie popełnić żadnego błędu do końca meczu. Bramki zacznie Kucjak, a tutaj Tripić ledwie wszedł na boisko, a już za jakieś uwagi, za jakieś... Może też powiedział komentarz po norwesku. Może też powiedział coś po norwesku, co wydało się sędziemu dziwnie podobne do angielskich nieprzyzwoitość. O właśnie. Ostatni kwadrans przed nami. Rozejrzał się Nyland. Tam z przodu teraz ta ustawiona trójka. Cimaczukwu, Coli, Berget. Kwalifikacjach. To był mecz z Ligo Rovers w poprzedniej rundzie. Prosto padła piłka teraz do Kucharczyka. Naciska od Kucharczyk Rindaroya. Będzie aut dla Legii w wysokości pola karnego. Chyba po prostu podobnego zagrania, ale mówiłem już wcześniej o tym, że jednak trzeba szanować piłkę. Tutaj znowu wrócić do tej pewności, którą Legia miała wcześniej. Kontrolowała mecz i zbyt wielu zawodników przed linią piłki powoduje, że tutaj Molde stwarza sobie sytuację w tej drugiej połowie. Był faulowany Wrdoljak. Troszkę się legionistom upiekło, bo oni tę piłkę potem już tracili, ale jest rzut wolny dla gospodarzy. Bardzo duża odległość do bramki Nylanda. Było jeszcze meczów na tym stadionie, było w obecnym sezonie, ale to jest oczywiście rekord frekwencji, jeśli chodzi o ten sezon. Radowicz skakał tam do Sa Junior, ale trudno było oddać groźny strzał. Zawieszona piłka, ale co ciekawe, Dosa Junior bardzo często jest piłkarzem, który sięga tych dośrodkowań. Znów się tak, znalazł na spalonym. Za wcześnie ruszył. No, nie wiem, czy to przybicie piątki. Sędzio, już widziałem sytuację, kiedy takie poufałości kończyły się żółtą kartką. Tak, jak sędzio by nie wyciągnął tak wysoko ręki, dostałby w twarz. No troszkę to już nadinterpretowałeś, ale mam wrażenie, że tutaj raczej sędzia tę rękę do piątki nie wystawi, tylko pokazał, co będzie grane. Lines.
Kubiczek przy Bergecie dołączył tej Werdoliak. Zaostrzył troszeczkę Chorwat tę grę w środku, żeby nie dać zbyt spokojnie rozgrywać tej piłki Norwegom. Ależ ambitnie teraz Michał Kucharczyk. Opłaciło się powalczyć o tę piłkę do końca, ale tak się gra o Ligę Mistrzów. Tak się gra, ale coraz częściej, agresywnie atakuje zespół Molde już na połowie Legii. Dlatego jest dużo strat niewymuszonych. Coraz trudniej jest znaleźć piłkarza bez skrycia. Szeroko rozstawiają się teraz gracze Molde przy linii bocznej Linnes, ale piłka w stronę Bergeta w polu karnym. Jest Colli, walczy Berget, Colli! Cóż to było, rozgląda się jeszcze, Colli patrzy na sędziego, tutaj nie było żadnej ingerencji Aleksandru Todora. Legia musi bardzo uważać, nawet przy takich, wydawałoby się, przypadkowych sytuacjach. Biegał tu Werdoliak, praktycznie tę piłkę zgarnął Colliemu na nogi. Dobry powrót Werdoliaka, to on właściwie przeszkodził tutaj spokojnym uderzeniu, bo jednak ta piłka wędrowała do piłkarza Molde. Takich sytuacji trzeba się wystrzegać. Na pewno w tej końcówce będzie ich jeszcze więcej, no bo tak z gry to trudno Molde jest coś sobie stworzyć. Natomiast po tych dalekich podaniach do przodu, na walkę, tam będą szukali swojej szansy. No i to jest druga żółta kartka dla Ekpo i końcówkę tego meczu Molde będzie grało w dziesiątkę. Emanuel Ekpo tylko przez chwilę protestował przeciwko tej decyzji arbitra, ale wie, że musi boisko opuścić i to w miarę sprawnie. To jest jeszcze raz drugi faul na Radowiczu. Atakował piłkę, ale trzymał Radowicza. Tak, trzymał. Za to, że trzymał Radowicza, dostał drugą żółtą kartkę. Dziesiątkę zatem Molde w końcówce. A rzut wolny wykonuje Legia. 80. minuta. Radowicz, Werdoliak nad bramką. Szuka sobie wzoru, jak miejsca odepchnął jednego piłkarza Molde. Tutaj za szybko spadał, albo za wcześnie wyskoczył do tej piłki. Też lekko popychany. No i dobrze, teraz Werdoliak popracował w środku, ruszył Dwaliszwili. Może troszeczkę za mało dynamicznie, ale tutaj ściągnął na siebie Toivio, odegrał do Koseckiego. To podanie było trochę wyrzucające na zewnątrz skrzydłowego Legii. Radowicz ma piłkę na lewej nodze. Radowicz! Błąd Linnesa! A źle trafia Kucharczyk. Tak za długo czekał, też nie atakował piłkę. Nie poradzili sobie tutaj w obronie piłkarze Molde. Szkoda, to podanie trochę chyba niedobrze trafił w ostatnim momencie Radowicz. Ta piłka taka skakała i tutaj chciał Linnes jeszcze tą piłkę w polu karnym przyjmować. Dlatego ta sytuacja się stworzyła w ogóle dla Kucharczyka. Dziesiątka, ale nie ma tutaj czego bronić tutaj już w tej chwili na środku boiska. Sam ten najbardziej doświadczony Hesztad, to jest, proszę sobie wyobrazić, brązowy medalista Mistrzostw Europy do lat 1998 roku. Jak sobie spojrzałem, jacy piłkarze tam grali, to byli Ljungberg, Valeron, Guti, Van Bommel, Van Nistelrooy, Makai, Klose i Balak. No to już trochę pan Hesztad w tę piłkę gra. Waliszwili, szansa dla Legii, źle. Przeciął to podanie Forem. Miał szansę Dwaliszwili, ale faulował Gruzin. Tak uznał arbiter. 82. minuta. Przesuwają się teraz gracze Molde wysoko i tam piłka posłana w stronę Bergeta do Sażunior. Niepewne to wybicia, co gorsza, wprost pod nogi Tripicia. Tripić doturlałaś ta piłka do Kucjaka. Jest kolejne uderzenie bramkę Kucjaka. Na szczęście Tripicz tutaj nieczysto trafił, ale brakowało zawodnika, który by jednak ślizgiem go atakował. To już jest końcówka meczu i tutaj no, może wyjść zawodnikowi Molde uderzenie w samo okienko i wtedy będzie problem. Świetnie odłowiec, nie dość, że wyłuskał tę piłkę spod nóg Hesztada, to jeszcze wyprowadził tę akcję. Radowicz, Dwaliszwili, zorientował się Toivio i odłowiec.
Nie był to udany strzał, nie było też tam szczęścia. Później nie było faulu również Wawrzyniaka na Tripiciu. Legia utrzymuje się przy piłce i ma szansę tę piłkę trochę dłużej potrzymać na połowie Molda. Przede wszystkim może zagrozić bramce Nylanda. Ponownie Radowicz. Jeszcze raz świetnie interweniował Forem. Nie podnosi się do środku boiska Koli. Pokazał doświadczenie Jakub Wawrzyniak, starając się wyprzedzić Ergeta i od razu upadając na boisko. Izas Hussain, to jest ostatnia zmiana w drużynie Molde. W miejsce Bergeta pojawia się ten z pochodzenia Pakistańczyk w barwach Molde. Wydaje się, że najgorszy moment piłkarze Legii mają za sobą, bo jednak Molde już trochę spasowało. Już nie mają tyle sił, żeby atakować na połowie Legii i to trzeba dowieść do samego końca. Spokojnie utrzymać się przy piłce, przerzucić z jednej na drugą stronę tutaj, żeby pobiegali trochę, żeby już im kompletnie odebrać ochotę do gry. Na 18 metr tutaj widział do Sarzunia, że przejmie piłkę Kucjak. Zdenerwowany Urban wybija piłkę Kucjak, ale tutaj zbija się z bólu Kuba Rzeźniczak. Rozmasowuje mięsień uda. Rzeźniczak też miał problemy z tym mięśniem w ostatnich dniach. A widzimy. Tak, trafiony kolanem. Zderzenie z rywalem i to mogło, musiało zaboleć obrońcę Legii, ale on już się pozbierał. Wie doskonale, że te kilka minut po prostu trzeba zacisnąć mocno zęby i grać. Nie można pokazać tutaj słabości, nawet jeżeli woli w tych ostatnich minutach. Pokażesz rywalowi, że coś jest nie tak, od razu cię zaatakuje. Już tam piłka, jeszcze raz Rzeźniczak odważnie na starcie z Kolim. Wypchnięte Molde, oddale odegrał tę piłkę Hussain. Forem do Tripicia, Rzeźniczak tam uczepiony Tripicia, ale zdaje się, że to nawet Tripić faulowy. Pracuje nad kolejną żółtą kartą. W Molde okazuje się dopiero teraz. Jan Urban mówił o tym, że remis jest dobry. My na własnym boisku będziemy chcieli wygrać. Uwaga, uwaga. Cimaczukwo za słabo odegrał do Hussaina, ale Hussain tę przybitkę wygrał. Cimaczukwo! Poli nie zdąży do piłki. Wypuszczają spokojnie poza boisko Kucja. Jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, to też Jan Urban nie będzie miał dużych problemów, bo jednak wynik, który daje awans do kolejnej rundy i pewność już minimum gry w grupie Ligi Europy. To jest najważniejsze, to jest w tej chwili jedyna ważna rzecz dla Legii, żeby po prostu ten mecz już mieć za sobą i wyjść z niego zwycięsko, choćby tylko miało być to tak, za pomocą dwóch remisów. Takie są reguły. Nyland. Druga piłka i faul kolego. Znów Legia zyska trochę czasu. Podnosi się Ibica Wrdoljak. Kto jest teraz potrzebny Solskierowi? No jemu najbardziej to by się przydało. Solskier sprzed 15 lat z Kampną. Sheringham, może jeszcze Beckham, który wybiłby parę stałych fragmentów gry, ale nie ma takich możliwości. Przydałby się oczywiście ktoś, kto dobrze wrzuca.
dla takiego piłkarza, ale tutaj już niewiele chyba się zmieni, bo jednak mają w powietrzu atuty w postaci Rzeźniczaka, dosyć juniora, Jodłowca, czy przede wszystkim kapitan Legii, Ilica Dorjag. On tutaj bardzo wiele wygrał pojedynków w powietrzu. Składa ręce w forem, ale on faulował, nie miał tutaj wątpliwości. Rzut wolny wykonuje Legia Radomicz i Werdoliak nawet do tej piłki nie skakał. Ach, machnął się Kosecki, nie trafił w piłkę. Teraz walczy o to, żeby nie wyprowadził jej Lines. Kosecki, Kosecki w polu karnym. Kosecki, odbita piłka, będzie tylko rzut rożny. Rożny, ale dobrze, że powalczył jeszcze. Nie jeden piłkarz po takim kiksie by zrezygnował. Złapał gdzieś się za głowę. On jeszcze walczył o piłkę. Powiodło mu się. Jest wejście w pole karne. Doping kibiców na te ostatnie minuty. Rozpoczęła się minuta 89. Radomicz znalazł przed polem karnym Koseckiego. Kosecki nie zdecydował się na strzał. Teraz zablokował to uderzenie Tojwy. Jeszcze raz Kosecki był na spalonym Dwaliszwili. Zbyt często jest Dwaliszwili łapany na pozycji spalonej i powinien wcześniej wychodzić, kontrolować. Łatwiej będzie mu atakować piłkę, kiedy będzie wbiegał w pole karne, a nie czekał na nią. No, on ma taką dużą siłę bezwładu. Jak wbiegnie głęboko, to jakoś tak ciężko mu się cofnąć. Jak nie wbiegnie, to zostaje troszeczkę za akcją. Husajn przed polem karnym. Lines! Niebezpiecznie! Lines wychodzi! Kucjak! Będzie rzut rożny. Ale coś pokazuje Kuciak, że został uderzony, ale fenomenalne to było skrócenie tutaj kątu uderzenia. Bardzo szybko wyszedł. Poszedł na całość. Kuciak musi do tej bramki wracać. Już pokazuje, że no boli, ale musi tak jak i Rzeźniczak dać się wszystko. Nyland jest pod bramką. Ostatnio gdzieś w rozgrywkach Pucharu Austrii bramkarz drużyny broniącej wykorzystał taką sytuację i po złapaniu piłki strzelił bramkę. Na drugą stronę boiska Trypić, skoczył Nyland. Sztat przed bramkę, Lines, zablokowane to uderzenie. Aż szkoda, że teraz nie przejmą tej piłki legioniści. Nyland zdąży wrócić. Ofiarnie Werdoliak. 90. minuta, teraz jest szansa. Kucharczyk nie zdąży, Radomicz. Szkoda, że to akurat na miejscu Radomicza nie był Kosecki. On by miał dużo więcej szans na to, żeby dobiec do tej piłki i wszedł niedawno na boisko. 90. minuta spotkania. Sędzia doliczy jeszcze 3. Radomicz w narożniku boiska. Sprytnie, piękna sztuczka Miro Radomicza i odbita piłka od nóg rywala. Będzie rzut rożny. Jeszcze prosi Radomicz kibiców, żeby ich w tych ostatnich minutach wspomogli, bo to jest naprawdę bardzo trudno teraz. Się wydaje łatwo, że on utrzyma się piłkę daleko od własnej bramki, ale przy takim zmęczeniu to jest trudne do zrealizowania. Krótko z Kucharczykiem, no, Kucharczyk odegrał piłkę do Radomicza, który został na spalonym. No to jest błąd, no niemalże przedszkolny. Najgłupszy chyba możliwy sposób, legioniści tę piłkę stracili. Mogliby praktycznie wziąć ją w ręce i ustawić rywalom, żeby zaczęli grę. Nie rezygnuje tutaj Dwaliszwili, jeszcze odepnął Tojwio, jeszcze chce postraszyć Nylanda. Nyland, dalekie wybicie na połowę Legii, powalczył o piłkę Werdoliak. Jodłowiec. Tojwio. Teraz już i forem nie wraca na własną połowę. Kolejny stoper przesunięty do przodu. On zajął miejsce między Kolim a Cimą Czukwu. Posyła tam piłkę Tojwio. Cima Czukwu zastawia się, ale nie przejął Hesztat. Doskonale gra dzisiaj Jodłowiec i Werdoliak. Ta dwójka jak do tej pory jest gwarantem tego wyniku. Cima Czukwu w starciu z Wawrzyniakiem poradził sobie Wawrzyniak. On ma tutaj miejsca tej lewej obronie w Legii, w reprezentacji. Był autorem ostatniej jednej z bardziej błyskotliwych wypowiedzi, jakie słyszałem. Powiedział, że o sobie, że jest. On jest w zastępstwie, cały czas w zastępstwie tego piłkarza, który nie istnieje. Ciekawe, aczkolwiek w tej chwili no, musi docenić rywala, bo ma na tej lewej obronie konkurenta. Brzyski naprawdę prezentuje się nieźle.
To Sarzonia jeszcze wybija tę piłkę. Jeszcze została minuta i kilka sekund. Kosecki atakowany tutaj wściekle przez Toivę. Jeszcze powalczył 20 chwili. Przytomnie Gruzin. Teraz można tę akcję przesunąć do prawej strony. Źle zagrał Tomasz Jodłowiec. A tam miał tyle miejsca Kucharczyk. I łatwiej było rozegrać jeszcze do Radowicza, który czekał, prosił się o podanie. Chaotycznie Koli, to ułatwiło legionistom przyjęcie piłki. Jeszcze tutaj ruszył Radowicz, jeszcze dał dużo z siebie. Powalczył o tę piłkę Stoiwio. Mirosław Radowicz w polu karnym, Kosecki. Radowicz czwórką legioniści. W chwili sam czekał w polu karnym. Trochę za dużo tutaj już Radowicz. Stara się przedrybować kilku zawodników. A tutaj akcja jeszcze pechowo dla Legii, piłka w boisku została. Ale to jest ostatnich kilkanaście sekund. Nyland wybija piłkę jak najdalej. Tam jest Forem przy Dossie. Dossa pod nogi Tripicia. Tripic, Koli. Ostatnia akcja meczu. Koli, pole karne wybija Dossa Junior. Aleksandru Tudor. Za chwilę gwizdnie po raz ostatni. Koniec Legia. W ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów upadli na boisko i kilku legionistów, i gracze Molde. To była mordercza walka, to była też walka nerwów, bo tutaj wszystko mogło się rozstrzygnąć w jakiejś jednej akcji w ostatnich minutach meczu. Legia po remisie bramkowym na wyjeździe wywalczyła ten awans do ostatniej fazy eliminacji Champions League. Ten obrazek przed chwilą, który widzieliśmy, ile sił kosztowało to spotkanie jednych i drugich, to żeby uzyskać tak korzystny wynik z punktu widzenia Legii, dający awans do następnej rundy, trzeba było bardzo dużo dzisiaj wnieść w to spotkanie i to Legia zasłużenie awansowała, bo jednak kontrolowała przebieg tego spotkania. 0-0, Legia w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dziękujemy za uwagę, ten mecz komentowali dla Państwa Andrzej Juskowiak, Jacek Laskowski, pora na wywiady i ponownie nasze pomeczowe studio. A razem z nami szczęśliwy trener Legii Jan Urban. Panie trenerze, wielkie gratulacje. Podejrzewam, że przed chwilą spadł nie kamień, ale taki głaz z pańskiego serca. Tak, zgadza się, bo wiemy, o jakim prestiżu było to spotkanie. Niesamowicie ważne. Zawsze chcieliśmy osiągnąć to, aby grać w europejskich pucharach, chociaż do grudnia. Wydaje mi się, że ten pierwszy cel, minimum, został osiągnięty po naprawdę heroicznej walce. Dzisiaj było widać, że w trzeciej rundzie praktycznie nie ma słabych zespołów. Mistrz Norwegii, który jest ponad Rosenborgiem, ponad Walerengą, to jest drużyna, która dzisiaj zresztą pokazała, że naprawdę potrafi grać w piłkę. Nie ma co patrzeć na nazwy. Dzisiaj każdy potrafi naprawdę dobrze grać. Pierwsza połowa bardzo mądra w wykonaniu pańskiego zespołu. No w drugiej nie brakowało nerwowych momentów. Tak, bo wynik nie sprzyja, żeby było spokojnie na boisku. Jest 0-0 i każda bramka przeciwnika powoduje, że musimy strzelić coś. W drugiej połowie chcieliśmy wykorzystać nasze boki. Zmieniłem zarówno Żyro, jak i Oyamę, wpuszczając szybkiego Koseckiego czy Kucharczyka. Ale nie udało nam się tego wykorzystać. Cieszymy się, bo to naprawdę dla nas wielka sprawa. Liga Europejska zaklepana, to odkładamy sobie na bok. Teraz czekamy na rywala. Celtic, Stiała, Bazylea. Ma pan jakiegoś tutaj upatrzonego rywala? Nie, nie. Wie pan, o co mi chodzi? Tak przede wszystkim, żeby drużyna grała na swoim poziomie, bo potrafi grać dużo lepiej. Dzisiaj w końcówce tego spotkania graliśmy w przewadze liczebnej. Było widać, że za mało gramy piłką. Nie szukaliśmy tej piłki. Robiliśmy to lepiej wtedy, kiedy graliśmy 11 na 11. Ja to bym chciał. Jeśli to będziemy mieli, to powalczymy na pewno w następnej rundzie. Dziś gratulujemy awansu. Dziękuję. Do kolejnej rundy. Tyle trener Jan Urban na stadion Legii. Wracamy po krótkiej przerwie. Zagramy pierwszy mecz. Brawo! Brawo!